This video was made possible by Brilliant, a math and science problem-solving website that makes learning fun and rewarding. Twój cel jest powodem, dla którego jesteś tutaj na Ziemi. To rzecz, do której zostałeś stworzony. Dlatego niezwykle ważne jest, aby to rozgryźć, ponieważ to ona cię prowadzi. Bez celu jesteś zagubiony. Nie masz gwiazdy polarnej. Twoje życie będzie wydawało się pozbawione sensu. Dlatego dzisiaj będę mówić o tym, jak odkryć swój cel zgodnie z filozofią Carla Junga. Pisząc to, co obecnie jest powszechnie uważane za jego główne dzieło, Czerwoną Księgę, Jung odkrył cel własnego życia. Ale nie tylko odkrył cel własnego życia, odkrył także, skąd bierze się cel każdego z nas. Opierając się na moim rozumieniu Czerwonej Księgi, Jung mówi, że celem człowieka jest dokonanie dobrowolnego poświęcenia. Za co byłbyś gotowy się poświęcić? Oznacza to, że twoim celem nie są pieniądze, samochód, ubrania, status, ani żadna inna egoistyczna przyjemność, ale raczej twój cel znajduje się w rzeczy, dla której chętnie cierpisz. Twoim celem jest służenie czemuś, co uważasz za większe i cenniejsze niż swoje własne istnienie. Ale co, jeśli nie możesz znaleźć niczego większego i cenniejszego niż własne istnienie? Wtedy doświadczysz życia jako pozbawionego sensu i pustego. Współczesne przysłowie mówi, że życie obiecuje nam tylko dwie rzeczy – śmierć i podatki. I co to znaczy? Oznacza to, że życie wymaga od nas wszystkich poświęceń. Zarówno śmierć, jak i podatki są formą poświęcenia. Każde życie rodzi się, aby je w jakiś sposób poświęcić. Nie wyjdziemy z tego, co nazywamy życiem, bez poświęcenia się. Nawet żywność, którą jemy, jest w jakiś sposób poświęcana dla naszej dalszej egzystencji. Jeśli więc nie masz nic wspanialszego od siebie, dlaczego mógłbyś poświęcić swój czas i energię, w rezultacie inwestujesz w siebie całą swoją siłę życiową. Ale ponieważ w końcu będziesz musiał zostać poświęcony, cała energia, którą w siebie inwestujesz, w zasadzie idzie na marne. A jeśli cała twoja energia zostanie po prostu zmarnowana, twoje życie stanie się bezsensowne. Bez gwiazdy polarnej i celu poza tobą, twoje życie staje się po prostu puste i pozbawionym znaczenia cierpieniem. Ale jeśli znajdziesz coś, dla czego warto się poświęcić, czemu warto służyć i poświęcić swoje życie, wtedy twoje cierpienie nabierze sensu, a kiedy twoje cierpienie nabierze sensu, w jakiś sposób, jak zauważyli zarówno Friedrich Nietzsche, jak i Viktor Frankl, przestaje być cierpieniem. I wiesz, że ten pomysł jest prawdziwy, kiedy go zobaczysz. Jeśli widzisz osobę gotową poświęcić się dla czegoś większego niż on sam, zwykle myślisz, że znalazła swój cel. Kiedy Sokrates został uwięziony przez swój lud, miał szansę uciec, ale chętnie poświęcił się w imię zasady prawdy, sprawiedliwości i honoru. Poświęcając własne życie, wierzył, że robi to, co konieczne, aby służyć swojemu miastu, Atenom. Jezus dobrowolnie poświęcił się dla dobra ludzkości.
A Katon, którego w pewnym sensie można uważać za rzymskiego Sokratesa, poświęcił swoje życie jako ostateczny opór przeciwko rządom Cezara, ponieważ odmówił służenia komuś, kogo uważał za tyrana. Poświęcił się dla zasad suwerenności i wolności. I niezależnie od tego, co myślisz o tych trzech nazwiskach, jednej rzeczy nie możesz zaprzeczyć. Wszyscy ci mężczyźni mieli cel. Byli na misji. A wiesz o tym dlatego, że wszyscy znaleźli coś ważniejszego od siebie, dlaczego według nich warto było poświęcić własne życie. Ale nie musimy sięgać do wielkich przykładów historycznych, aby znaleźć ludzi, którzy znaleźli coś, dlaczego warto się poświęcić. To zdarza się codziennie. Są matki, które poświęcają się dla swoich dzieci, misjonarze dla swojego kościoła, policjanci dla sprawiedliwości, działacze na rzecz równości i żołnierze na rzecz wolności. Każdego dnia ludzie znajdują coś, dlaczego warto się poświęcić i dzięki temu odkrywają swój własny cel. Jak zatem wygląda wdrażanie w naszym życiu mądrości Carla Junga o dobrowolnym poświęceniu? Możemy to wykorzystać dzień po dniu i poświęcić się służbie innym w sposób, w jaki sami chcielibyśmy to robić. Możemy służyć innym w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy im służyć, w sposób, w jaki chętnie budzilibyśmy się każdego dnia i robili to. Możemy stworzyć coś, dlaczego bylibyśmy gotowi całkowicie się poświęcić, bo w końcu będziemy do tego zmuszeni. Tego wymaga od nas wszystkich życie. A jeśli nie odkryjesz swojego celu, twoje życie stanie się wymuszoną ofiarą, a wymuszone poświęcenie będzie odczuwane jako tyrańskie i opresyjne. Zaczniesz doświadczać życia jako wielkiego zła. A jeśli odkryjesz swój cel, twoje życie stanie się dobrowolną ofiarą. A dobrowolne poświęcenie, takie jak poświęcenie matki dla dziecka, wydaje się niezwykle znaczące. Jeśli więc odkryjesz swój cel, doświadczysz życia jako niezwykle sensownego i dobrego. Zapytam więc jeszcze raz. Dlaczego byłbyś skłonny się poświęcić? Tam właśnie leży twój cel.